gdzieś już zadomawia się wataha wilcza, to w pierwszej kolejności znikają wałęsające wałęcające się psy i koty. One żyją już na bardzo dużym styku człowieka i dzikiej przyrody. No i mamy problem. Mamy te 3-4 tysiące osobników na terenie naszego kraju. To jest bardzo, bardzo dużo. Chcę zreformowania Polskiego Związku Łowieckiego. Ludzie, którzy mają broń w Polsce są naprawdę dobrze sprawdzonymi obywatelami. To jest najbardziej odpowiedzialna grupa społeczna. Za szynkę musielibyśmy płacić po 400-500 zł za kilogram, za jajko nie złotówkę, a 10 zł za, a za jedną sztukę. W Polsce dochodzi do zdarzenia drogowego ze zwierzyną co 29 minut. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, na świecie, którym ma tak rygorystyczne przepisy, żeby przebadać co 5 lat grupę posiadaczy 133 tysięcy posiadaczy broni, to jest koszt około 116 milionów złotych. I kto te koszty poniesie? Mamy te same problemy, które mamy obecnie w Polsce, czyli neosędziów, neoprokuratorów. Witajcie na Przekanale. Dziś z nami Marcin Morzonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, były siatkarz. Kłaniam się panu nisko, dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie, dzień dobry. To już dekada od tego momentu, kiedy został pan mistrzem świata, siatkarskim mistrzem świata, ale rozumiem, że ten etap pańskiej kariery definitywnie zakończony. Definitywnie zakończony, no już nie ten wiek, nie... Ta sprawność, nie ta świeżość. W kadrze nie gram, w klubie nie gram. E, trzeba było powiedzieć dość. Organizm też już wyraził się jasno i wyraźnie, że. Etap zawodowego sportu już za mną. Dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać o łowie łowiectwie. Jak Państwo mogli zauważyć, dziś na mojej koszulce wilk drapieżny, dziki. O wilkach na początek będziemy rozmawiać, ale też na początek prośba, jak zawsze, o łapki w górę, o subskrybowanie naszego kanału, o klikanie w dzwoneczek. Wtedy będą pojawiały się powiadomienia o kolejnych materiałach. I zachęcam także do wspierania nas w rozwoju. Działamy na YouTubie 7 miesięcy. No i zachęcam oczywiście do tego wsparcia z góry za nie dziękując. Wilki. Czy są poważnym zagrożeniem dla człowieka, dla zwierząt hodowlanych? Jak w tej chwili wygląda sytuacja i czy ona się jakoś diametralnie zmieniła w ostatnich miesiącach czy latach? Liczba wilków z roku na rok rośnie. Wilki są bardzo dużym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, dla żywego inwentarza, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie jest wilka bardzo dużo. Mówimy tu Małopolska, warmia Mazury, ale wilk objął już. Z Swoim występowaniem obszar całego kraju. Wilki spotykamy wszędzie. One już się niczego nie boją chodzą gdzie chcą, jak chcą i robią de facto co chcą. Jestem bardzo dużo duży problem, ponieważ wilki bardzo dużo zażynają, zagryzają czy to krów, owiec, koni, czy hodowli jeleniowatych, Danieli, czy, czy, czy jeleni szlachetnych, czy innych. Wilki są to trzeba też wiedzieć oportunistami żywieniowymi, na te opowieści o tym, że wilki selekcjonują zwierzynę, że tą chorą, że tą taką niedołężną one będą czyściły las tych rzeczy. To nie do końca jest prawda, bo wilk będzie starał się upolować, będzie starał się złapać to, co jest najłatwiejsze. Czyli jeżeli gdzieś pojawiają się wilki, gdzieś już zadomawia się watacha wilcza. To w pierwszej kolejności znikają wałęsające się psy i koty. To jest pierwsze, co, co pada. Zresztą e, nie tylko te wałęsające się, ale jak jeden z przypadków całkiem niedawno pod Olsztynem w miejscowości Dywity, malutkiej, która graniczy bezpośrednio z moim miastem, no, wilki wyciągają psy z budy i, 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 so, i sobie tam ucztują. Więc e, wilków jest bardzo dużo. One ży, żyją. Już na bardzo dużym styku człowieka i e, dzikiej przyrody. No i mamy problem. Problem, który dostrzegła Unia Europejska, bo ten problem narasta w całej Europie. E, racjonalną gospodarkę wilkami, populacją dzikających Wilków, prowadzą w zasadzie tylko Skandynawowie. Skandynawowie, e, nasi południowi sąsiedzi, w jakimś stopniu też, e, Białoruś, Ukraina tam też się tym, e, tym gospodaruje. Ale te kraje tak zwanej zachodniej Europy, Niemcy, Francja, zaliczę też Polskę do tych krajów, no, bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzą. No, ale problem narasta, dlatego Bruksela postanowiła, że zmieni status ochrony wilka ze ściśle chronionego na chronionego. Co to zmienia? Co to zmienia, że teraz każdy kraj będzie miał łatwiej, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych regulacji dotyczących regulowania właśnie tej populacji. Czyli odstrzał. Będzie... Odstrzał można prowadzić teraz. Mhm. Odpowiednie organy wydają już teraz odstrzały na wilki w różnych województwach, czy na Podkarpaciu, czy gdzie indziej. To już się dzieje. Więc to tak jakby nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chcemy. Nie, nie ma to większego znaczenia. Z perspektywy może, może wilka, bo jeżeli trzeba dokonać ostrzału, to się go do, dokonuje. Chodzi tutaj bardziej o uregulowanie tych wszystkich przepisów, aby można było racjonalniej tym gospodarować, a nie trzeba było przechodzić nie wiadomo ilu procedur. Czyli po prostu uproszczenie procedury w tym sensie, tak? Trochę będzie to tak. Trochę to ma na zasadzie uproszczenie procedury krajom członkowskim. To dlaczego teraz? Do, albo dopiero teraz? To raczej dopiero teraz. No, populacja wilka bardzo szybko rośnie. Jeżeli coś ściśle chronimy, tak jak w tym przypadku tego kanis lupus, no to. Ta populacja rozrasta się, nie ma presji, nie ma naturalnych wrogów, no bo wilk w zasadzie jest na szczycie tego łańcucha pokarmowego. Największym drapieżnikiem naszych terenów, tu Europy, jest oczywiście niedźwiedź, ale raczej te oba gatunki sobie starają się w drogę nie wchodzić. Wilk rozrasta się do bardzo dużych populacji. U nas w Polsce trudno tak naprawdę policzyć, bo to każdy będzie liczył na, na swoją modłę i to też trzeba wiedzieć. No, jedni będą zawyżać, drudzy będą zaniżać. Prawda, jest pewnie gdzieś po środku, ale mamy te 3-4 tysiące osobników na terenie naszego kraju, to jest bardzo, bardzo dużo. W porównaniu na przykład z niektórymi stanami w Stanach Zjednoczonych, takich jak Montana, która jest dużo większa od Polski. Tych dla utrzymania zdrowej populacji, dla bezpiecznej genetycznej populacji, dla zachowania równowagi w przyrodzie, tam się utrzymuje na przykład to. W rzędu 150-200 par wilczych. W Polsce jest ich znacznie więcej. Powiedział Pan, że to jest spore zagrożenie dla zwierząt, różnych zwierząt, ale czy dla ludzi? No dla ludzi też to jest zagrożenie i Pewnie wyleją się zaraz jakieś negatywne komentarze, że tutaj straszę wilkami, jak w bajce o czerwonym kapturku, ale pamiętajmy, że to są dzikie zwierzęta, to są drapieżniki, to są osobniki często agresywne i one, jak już wspomniałem, są oportynistami żywieniowymi i będą starały, a wilk musi jeść, je dużo mięsa, więc będzie się starał zdobyć to, co jest najłatwiejsze. Mamy przecież już wiele przypadków niestety odnalezionych zwłok kości w zasadzie ogryzionych przez wilki. Trudno jednoznacznie stwierdzić to, nie wiem jak te sprawy się pokończyły, czy to było premortem, czy postmortem, ci ludzie, w jaki sposób ci ludzie stracili życie. Fakt jest taki, że wilki się tam kręciły. Ale dochodzi do takich sytuacji jak jedna z ostatnich, na przykład pod Ostrudą, gdzie babcia z wnuczką poszła i dwoma psami na spacer, chodziła sobie po łące przy lesie w biały dzień, no chyba godzina 13, wyskoczyły wilki z lasu, jednego psa zabrały, to trwało sekundy i psa nie ma, znaleziono tylko obroże. Nie chcę nawet pomyśleć, co by było, jakby zamiast psa chwyciły e, dziecko. Dobrze, że ta, ta pani z tą, z tą dziewczynką były e, z psami, bo wtedy psy mogą odciągnąć e, uwagę mhm. tych zwierząt. Są już takie miejsca, gdzie wydano ostrzeżenia. Jedna z ostatnich takich komunikatów wydał burmistrz, Ryglic, powiat tarnowski, województwo małopolskie. Ostrzeżenia dla mieszkańców, żeby samotnie nie spacerować po lesie, ale jak rozumiem, to takie niejedyne ostrzeżenie w skali kraju. To nie jedyne ostrzeżenie. Takich ostrzeżeń jest w wielu, wielu miejscowościach, w wielu gminach. Na przykład tam, gdzie ja prowadzę swoje gospodarstwo rolne, niedaleko Olsztyna. 40 parę kilometrów. Burmistrz też wydał takie e, ostrzeżenie o tym, aby nie chodzić samemu do lasu, aby uważać podczas grzybobrania, aby szczególną uwagę zwrócić na zwierzęta gospodarskie, które po zmroku są zostawiane na pastwiskach, ponieważ grasują wilki i są już przypadki zagryzania e, zwierząt gospodarskich przez właśnie te zwierzęta. Mhm. Rozumiem, że ta populacja jest tak duża, z roku na rok większa, jak pan powiedział, no bo ten odstrzał chyba nie jest intensywny. Nie jest intensywny, jeżeli ostrzał się wydaje, to na konkretne osobniki, które za bardzo przych podchodzą blisko siedzib ludzkich, które są zbyt agresywne, można to zdefiniować. To są, to są tak naprawdę rzeczy sporadyczne. Ale pewnie pan zmierza do tego, że myśliwi zaraz ciźliby chcieli strzelać do tych wilków. No właśnie chciałem zapytać, no, jakie są wasze zamiary? Niekoniecznie. Dlaczego? Bo. Hmm, My możemy racjonalnie gospodarować populacją wilko. Powinno się to robić, to trzeba robić, na no to wskazuje logika, dane naukowe, opracowania. Tutaj dużo właściwszą osobą w ogóle byłby na przykład profesor Okarma, który no całe swoje życie naukowe poświęcił wilkom i jest niekwestionowanym ekspertem. Więc on się tutaj powinien w tej materii wypowiadać. Ja mogę powiedzieć tylko od strony zarządzania Polskim Związkiem Łowieckim, czy w ogóle gospodarką łowiecką, no jeżeli. Wprowadzono by na przykład wilka na listę zwierząt gatunków łownych, to wtedy my ponosimy odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie on wykonuje. A te szkody idą w miliony złotych, jak na razie. Mm -hmm. Czyli to też nie jest niechętnie. tak. <laughs> to, to, to nie jest tak wbrew temu, co dużo aktywistów zarzuca, żebyśmy chcieli strzelać i tak dalej. No, no nie, my się posługujemy racjonalnymi argumentami, posługujemy się e rozumem, a nie, a nie emocjami, nie, nie, nie kierujemy się jakimiś tanimi zagraniami i wiemy z czym to się wiąże, więc wprowadzenie tego gatunku na listę zwierząt łownych wiąże się z tym, że będzie musieli ponosić odpowiedzialność, a to myśliwi ponoszą z własnych kieszeni odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą w rolnictwie. No, o tym mało się mówi rzeczywiście, że bo wy jesteście obarczani winą wtedy, kiedy dzieje się coś złego w trakcie polowań, ale nie mówi się o tej odpowiedzialności na co dzień, kiedy to właśnie ta zwierzyna te szkody wywołuje. Ale jeszcze pozostając przy wilkach, powiedział pan, że to jest problem w Europie, tak? Nie tylko w Polsce. Czy jest kraj, który jakoś sobie radzi z tą sytuacją? Reguluje nie, może wewnętrznie, może nie, nie ogląda się na Unię Europejską, tylko po prostu sobie sam działa? Norwegia nie musi się oglądać na Unię Europejską i doskonale sobie z tym radzi. Oni mają co roku aktualizowane plany, roczne plany odstrzału tego drapieżnika, i tam jest liczba. Co do jednej sztuki określona, czy to jest 250, czy tam 280, czy 230, w zależności od roku, i tyle wilków się pozyskuje. Zostawia się populację dla bezpieczeństwa genetyki, dla równo, zachowania równowagi w przyrodzie, żeby e, to wszystko działało tak, jak się należy. I się po prostu tym racjonalnie gospodaruje. To czemu dotychczas ta gospodarka nie była racjonalna, jak rozumiem? E, ale gdzie u w sensie nas, czy... w nowu Unii Europejskiej, skoro mamy tak duży problem aktualnie? Wie pan co? No rządzą emocje. To się najlepiej klika, to się najlepiej sprawdza, ludzie często też się przy wyborach tym kreują. No, bardzo łatwo jest manipulować opinią publiczną, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o sferę zwierząt, bo można nakręcić skliwe filmiki, można zrobić piękne zdjęcia, jakiś kolaż. Ostatnio była nawet afera z, z diozem właśnie na Śląsku, gdzie Okazało się, że ci aktywiści czy pracownicy tej, tej instytucji przywiązywali psy do drzewa w środku lasu, robili zdjęcia i podpisywali to niejako, że te zwierzęta zostały znalezione że tragedia widać, że to wszystko jest zmontowane bo każdy, kto, kto dłużej siedzi w tej branży, od razu wyczuł w tym, w tym fałsz to zostało im udowodnione. No, ja na takie rzeczy się zupełnie nie zgadzam. No. Dla mnie to jest chora sytuacja, że wykorzystuje się dobre chęci i serce ludzi, którzy chcą pomagać, którzy e, widzą taką potrzebę, widzą taką chęć, no ale trzeba pomagać z głową, trzeba sprawdzać te wszystkie organizacje, którym się pomaga, którym wpłaca się tą złotówkę czy przysłowiową, no bo często, gęsto te pieniądze są po prostu marnowane. Czyli nie ma tak intensywnego odstrzału, bo blokowany jest ten odstrzał z uwagi na prawa zwierząt. Tylko dlaczego nikt nie mówi o prawach zwierząt, tych zagryzanych na przykład? No, to znowu jest wartościowanie. Eee, jeden gatunek ptaka można zjadać bezkarnie, zabijać go w milionach sztuk, drugiego nie można, bo, bo tak. No, być może ktoś sobie robi na tym świetny biznes. Wiem, że takie rzeczy też się dzieją. No, na ochronie w tym przypadku wilka, na adopcji w cudzysłowie eee, Takiej wirtualnej, internetowej, też można z tego mieć jakieś profity, i tak to się kręci. Ludzie adoptują wilki, tak? No, są różne programy, to już w internecie można tego znaleźć. Czy, czy, czy wilki, rysie, czy e, inne zwierzęta. Widziałem takie rzeczy, także no, nic już mnie nie dziwi. A znam trochę temat od środka, widzę jak, jak to działa, widzę jak działa gospodarka łowiecka, widzę jak działa polska przyroda. No przecież siedzę w tym już od lat. Mało co jest tu w stanie mnie zaskoczyć. Dopytam jeszcze o te wilki, które zdominowały początek naszej rozmowy, ale jeszcze sporo wątków, szanowni państwo, przed nami spokojnie. Gdzie one są największym zagrożeniem? W którym miejscu naszego kraju? W których miejscach? Wilk jest teraz na terenie całego naszego, całej naszej Polski. Nie ma miejsca, nie ma rejonu, w którym Wilk by nie, nie występował czy by nie przechodził. Zachodniopomorskie, tam jest bardzo duże zagęszczenie wilków, tam jest też ogromna populacja, populacja jeleniowatych, więc te wilki za nimi tam, z nimi razem sobie świetnie ko nie koegzystują, tylko sobie żerują na nich. Wszystkie tereny górskie wyżynne, czyli mamy Podkarpacie Małopolskie, Dolnośląskie w górach jak najbardziej, Warmia Mazury, Podlasie, tutaj te wschodnie tereny, ale i Kampinos pod Warszawą. Są wilki, dookoła Warszawy chodzą. Upraszczając tam gdzie las, tam gdzie zwierzyna. Tam gdzie las. No, mówię tutaj o największych mhm, o największych skupiskach tych, tych zwierząt, bo wilk, tak jak powiedziałem, i jest już wszędzie. Na terenie całego kraju są spotykane te drapieżniki. Mhm. Został pan prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Już sam ten fakt, mam wrażenie, odmienił w ogóle postrzeganie myśliwych w naszym kraju. Rozumiem, że to jest taka pańska misja, żeby to zmienić, to oblicze, ten stereotyp. Tak, to jest, to jest moja misja. Z tą właśnie misją przyszedłem do Polskiego Związku Łowieckiego. Chciałem odmiany oblicza, chcę zreformowania Polskiego Związku Łowieckiego, bo Polski Związek Łowiecki wymaga reform. Oczywiście, że tak. Musimy przystosować się do obecnych czasów, które się dynamicznie zmieniają, a zdaje się, jakby polskie Łowiectwo z bardzo powolnym krokiem szło za tymi, za tymi zmianami. Którymi zmianami i dlaczego powolnym krokiem? Dlaczego powolnym krokiem? Ciąży na nas wiele grzechów, przede wszystkim taki grzech zaniechania, że i to jest najważniejsza rzecz, jaką bym chciał zmienić, wyjście do ludzi i opowiedzenie im tym, czym my się tak naprawdę zajmujemy. Bo mało kto zdaje sobie z tego sprawę, co robią myśliwi. Świetnie wychodzi to aktywistom, którzy wylewają na nas wiadra pomył, w mediach głównego nurtu, czy w mediach społecznościowych. W tym sobie doskonale radzą. Manipulują, przedstawiają często nieprawdę i świetnie im to wychodzi. O, myśliwy, to na pewno. To pijany, to pomylił z dzikiem. To te, te wszystkie klisze już stają się naprawdę nudne. A prawda o Polskim Związku Łowieckim jest taka, że 133 pasjonatów przyrody, ludzi, którzy biorą odpowiedzialność na swoje barki za to, co dzieje się wokół nas. za 133 tysięcy, tysięcy. przepraszam, 133 zabrakło. tysięcy, tak. Ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze, środki, e, po to, aby wziąć właśnie odpowiedzialność za polską przyrodę, aby być tymi prawdziwymi strażnikami ochrony przyrody, bo no, my, jako ludzie na całym świecie, e, w Polsce tutaj też przecież działamy na styku dzikiej przyrody, e, rolnictwa, lasu, miast, wsi, e, małych miasteczek. I gdzieś przy tym wszystkim musimy zachować równowagę. Polowania były, są i będą. Spierajmy się, kłóćmy się co do formy, jakie one mają przyjmować, jak ta ochrona przyrody ma wyglądać. Bo przypomnę, że ustawa Prawo Łowieckie, którą narzucane są na Polski Związek Łowiecki obowiązki, które my wypełniamy. Społecznie, przypomnę, bo nie mamy żadnych dotacji, nie mamy żadnych grantów. Płacimy składki do Polskiego Związku Łowieckiego, płacimy składki do, do, kół, do Kół Łowieckich i my te obowiązki wykonujemy zgodnie z ustawą. A właśnie pierwszy punkt rozdział pierwszy, artykuł pierwszy. Łowiectwo jest formą ochrony przyrody. Może to brzmieć dziwnie na pierwszy rzut oka czy, czy ucha. Ale tak de facto jest, bo my, jako myśliwi, jesteśmy na ter działamy na terenie całego kraju, możemy reagować bardzo szybko. To my jesteśmy na tej pierwszej linii, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje, co w trawie w piszczy dosłownie i, i w przenośni, to my możemy reagować błyskawicznie. Jeżeli chodzi o ochronę danego gatunku, jeżeli chodzi o jego monitorowanie, jeżeli chodzi o gospodarowanie nim, ale też możemy pomagać w zupełnie inny sposób i bardzo się cieszę, że to zostało dostrzeżone przez ustawodawców, bo obecnie procedowany w Sejmie w komisjach i podkomisjach Sejmowych projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ta myśliwi zostali uwzględnieni. Zostaliśmy wymienieni jako polski Związek Łowiecki i. Myśliwy ratownik, bo powstanie zapewne taki, taki nowy, nowy twór, będzie miał te same przywileje, coś w końcu będzie, będzie, będzie mógł, tak jak strażak, ochotnik, będzie mógł chociaż odebrać wolne sobie e, z pracy za akcje ratunkowe, w których przy obliczu tej tragedii, jaka nawiedziła południowo-zachodnią Polskę, no bardzo tam się. E, bardzo mocno zaznaczyliśmy swoją obecność i bardzo pomogliśmy lokalnym społecznościom. Już mówię na samym początku, chociażby kiedy woda zaczęła schodzić, myśliwi już tam byli, już działali, bo tak jak mówiłem, jest, działamy na terenie całego kraju. Sam zresztą pojechałem tam na parę dni e, i w Kotlinie Kłodzkiej przez te najbardziej trudne, trudno dostępne tereny, szlaki e, górskie, przedostawaliśmy się do ludzi, którzy byli zupełnie odcięci od świata. Drogi były wymyte, niektóre były zalane jeszcze. Nie sposób dojechać albo drogą powietrzną, albo gdzieś przez las. A my to potrafimy, bo znamy teren, znamy topografię. Tutaj wiemy, którędy najszybciej dotrzeć i dostarczaliśmy leki, żywność, wodę, paliwo i inne potrzebne, potrzebne artykuły. A to, co się dzieje teraz do tej, do tej pory, to myśliwi. Jak pomagają innym. Wszystkie służby, chociażby w Kotynie Kłodzkiej są karmione dziczyzną. Codziennie są wydawane, wydawane posiłki. Tych posiłków już wydaliśmy chyba z 80 tysięcy porcji. Tak, żeby cho mieli chociaż ci, którzy tak zasuwają, żeby mieli tą chwilę wytchnienia przy ciepłym gularzu czy zupie jakiejś z jelenia czy z dzika. Także tam wszyscy bardzo to doceniają, bardzo, bardzo chwalą, a już też wartym jest zaznaczenia to, że myśliwi, jak tylko ta powódź się wydarzyła, to tłumnie ruszyli. Na pomoc skrzyknęliśmy się. Wielu wiele koleżanek, wiele kolegów po strzelbie przyjechało i zaczęło po prostu sprzątać. Czy aptekę, czy szpital, czy, czy inne rzeczy, które trzeba jak najszybciej zrobić. Na zmiany mieliśmy dyżury i to, to, to po prostu działało. Ja obserwuję w internecie profil takiej. Znanej pani myśliwej, która cię tam no, pokazuje tą piękną stronę łowiectwa, myślistwa, ale no właśnie, utarło się takie przekonanie, stereotyp, pewnie stereotyp, że myśliwy to jest związany ze służbami wojskowymi albo jakimiś perlowskimi jeszcze. Kto dzisiaj jest myśliwym w naszym kraju? Czy można w ogóle jakiegoś schematu użyć? właśnie, to jest taki, taki stereotyp tych, tego, tej resortowej przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Um, oczywiście, że tak. No. W Polskim Związku Owieckim jest wielu różnych ludzi, ale ten stereotyp, on już jest dawno nieaktualny. Mamy 2024 rok, następuje zmiana pokoleń, są naprawdę różni ludzie. W Polskim Związku Wieckim mamy od rolników, kurierów, kierowców, taksówkarzy, przez, przez lekarzy, siatkarzy. Wielu z nich jest myśliwymi, ale nazwisk nie będę, nie będę wymieniał różnych sportowców. Znam wielu sportowców i to tych ze naszych reprezentacji, którzy, którzy polują biznesmeni, adwokaci, sędziowie. No niezwykle cały przekrój, bogaty, tak? cały przekrój społeczeństwa. I to, co nas łączy, to właśnie pasja, to ta odpowiedzialność, którą chcemy brać na swoje barki. I o tyle to jest piękne, że na niwie w tej łowieckiej, bez względu na swój status materialny, pochodzenie, wykształcenie czy inne tego typu rzeczy, wszyscy jesteśmy równi, mamy swoją hierarchię ustaloną i wszyscy się do tego stosujemy. To jest coś, co naprawdę łączy i scala tę społeczność. Mhm. Jakie pan planuje podjąć działania, bo już podejmuje, żeby to oblicze łowiectwa w Polsce zmienić, żeby jednak społeczeństwo dostrzegło, że to nie jest. Tylko i wyłącznie zabijanie zwierząt, że to że nie jest, są, nie dochodzi do przypadków nie wiem, nagminnego łamania regulaminu, że, że te wypadki są ale sporadyczne, że tak jak wszędzie mogą się wydarzyć wypadki, czy to w pracy, czy, czy na drodze, i tak dalej. No bo jak mam wrażenie, że te stereotypy, stereotypy są aktualne, Pan mówi, że ich nie ma. Nie, wiem. nie że są, tylko że one są. Nieaktualne są, nieaktualne do, nie przystają do rzeczywistości. Do rzeczywistości. Jaka jest. Mm -hmm. ale, jak, ale dalej są, niestety tak. To jak sobie z tym wszystkim radzić, jaki jest pański plan? No przede wszystkim chcę, tak jak już powiedziałem wcześniej, wyjść do społeczeństwa i opowiedzieć naszą historię, czym się zajmujemy, po co to robimy, jak to wygląda, jakie są konsekwencje nieprowadzenia gospodarki łowieckiej. I niech każdy sobie sam wyrobi własną opinię na ten temat, ale niech to będzie przedstawione w sposób jasny, klarowny i zgodny ze stanem faktycznym. Nie chcę tu wywoływać emocji, bo one są zupełnie niepotrzebne. A myślę, że ludzie, jest, ja jestem bardziej niż przekonany, jeżeli nasze społeczeństwo poznałoby, na czym polega Łowiectwo, nasza opinia o Polskim Związku Łowieckim i obraz myśliwych byłby zupełnie inny. Więc to, to jest przede wszystkim ta nasza rzecz. No musimy też w Polskim Związku, jako Polski Związek Łowiecki, co musimy zmienić. Chcemy podnosić swoje kwalifikacje, chcemy podnosić swoją wiedzę tą teoretyczną, chcemy podnosić swoje umiejętności praktyczne, chciałbym wprowadzić dodatkowe szkolenia i strzeleckie i różne, różne inne, po to, żeby ta kadra naszych 133 tysięcy myśliwych była jak najlepiej wykształcona, bo żeby zostać myśliwym, to nie jest wcale taka prosta sprawa, jak się komuś wydaje, bo aby. Wstąpić w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego. Najpierw trzeba odbyć roczny staż w kole łowieckim, bądź w ośrodku hodowli zwierzyny. Tam e, poznaje się wszystkie tajniki łowiectwa, bo polowanie jest tylko jednym z elementów łowiectwa. To jest tak naprawdę mały, mały wycinek. Jest e, tradycja, kultura, sztuka, e, jest gospodarka łowiectwa, bo łowiecka jest, jest, jest polowanie, jest kynologia, sokolnictwo. E, przemysł, biznes, no bo trzeba się ubrać, trzeba mieć czym polować, trzeba mieć czegoś, trzeba, trzeba czymś dojechać do tego obowiska. Także tych rzeczy jest, jest, jest naprawdę dużo. Potem, jeżeli taki staż już odbędziemy, on zostanie zaliczony, to idziemy na kurs, na kurs, na którym się uczymy e, biologii, o zwierzętach, o roślinach, o, o zachowaniach, wszystkie te rzeczy, które trzeba wiedzieć. E, Teoria dotyczącą regulaminu polowań, zasad bezpieczeństwa. No to jest kładziony bardzo, bardzo duży nacisk. Są później egzaminy pisemne, ustne, praktyczne, zestrzelania, trzy konkurencje. Wszystko jest pod nadzorem, to są egzaminy państwowe, pod nadzorem policji. Także tutaj naprawdę to sito jest dość, dość szczelne i żeby przejść całą tą procedurę, to trzeba się napracować, trzeba po prostu chcieć. To zrobić, tutaj nic się nie prześliznie, jakiś, jakiś bumelant. A potem, jak już dostajemy, zdaliśmy egzaminy, no to składamy papiery do właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji wedle adresu zamieszkania i prosimy o pozwolenie na broń. A żeby dostać pozwolenie na broń, no to kolejne procedury: lekarz, okulista, psychiatra, psycholog, orzecznik i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba spełnić: wizyty dzielnicowego czy innych policjantów w domu, sąsiadów, także... Ludzie, którzy mają broń w Polsce są naprawdę dobrze sprawdzonymi obywatelami. To jest najbardziej odpowiedzialna grupa społeczna w tym kraju, bo nawet notoryczne łamanie przepisów drogowych już wzbudza zainteresowanie odpowiednich organów i panowie policjanci mogą przyjść i powiedzieć, że panie Marcinie, pan tu w tym tygodniu trzy razy prędkość przekroczył. Na trasie Olsztyn-Warszawa. Na trasie Olsztyn-Warszawa, może pan jednak teoretycznie... Bo, bo, bo nie przekraczam, właśnie, bo e, wiem, bo jakie są problem, konsekwencje. Tak, Oprócz tak. tych drogowych, które e, mogą być tragiczne w skutkach, to jeszcze ja mogę dodatkowo stracić pozwolenie na broń, tak. bo, bo, bo panowie zdecydują. No, proszę pana, jest pan chyba nieodpowiedzialnym obywatelem, więc tu musimy zabrać panu te zabawki. Ja jako okularnik od dziecka od razu pomyślałem sobie, czy ja, mając astygmatyzm krótkowzroczny minus 4,5 na jedno oko, tam minus 2 chyba na drugie dosyć poważną wadę, w ogóle bym. Mógł się ubiegać. O nie wiem, to y, trzeba byłoby sprawdzić z e, odpowiednim e, lekarzem okulistą. I on wtedy cytuję, bo są członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, którzy noszą okulary, no, ale nie, nie, nie sprawdzam jakie mają wady, to robią, ja, to robią lekarze. Dlatego ja taka dygresja, ale powiedział pan, że pańską misją teraz jest opowiedzenie tej, tej historii może na nowo, żeby przełamać te stereotypy. M i mówiąc także o konsekwencjach nieprowadzenia gospodarki łowieckiej. To teraz pomówmy o tym szerzej. Jakie są konsekwencje? One byłyby opłakane w skutkach dla naszego społeczeństwa. Dlaczego? Zwierzyna zniszczyłaby nam uprawy, uprawy rolne. Ceny żywności by wystrzeliły do góry, gdybyśmy tego nie zrobili. Za szynkę musielibyśmy płacić po 400-500 zł za kilogram, za jajko nie złotówkę, a 10 zł za, za jedną sztukę. Aż tak? Aż tak, aż tak, bo zwierzyna naprawdę wyrządza przeogromne szkody. To ja może przy szkodach się na razie trochę zatrzymam. W 2022 roku wypłaciliśmy, jako myśliwi, 105 milionów złotych z tytułu odszkodowań dla rolników. Dużo, niedużo, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, był taki pomysł, on chyba się urodził w ministerstwie, mieszał w, w każdym razie u polityków aby zabrać szacowanie szkód, bo trzeba oszacować jeszcze te szkody, czyli wiedzieć jak to zrobić, dojechać na miejsce, poświęcić swój czas, swoje auto i tak dalej, i tak dalej, żeby to zrzucić, scedować na administrację publiczną. I co się okazało? Że na to potrzeba około miliarda, trzystu milionów, miliarda, 500 milionów złotych. Bo trzeba zatrudnić pracowników, wyszkolić dać im delegacje, samochody, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Więc to są zadania, które my wykonujemy bezkosztowo bez dla budżetu państwa. Plus do tego wypłacamy te odszkodowania, no bo skoro gospodarujemy tą zwierzyną, no to mamy, mamy ten przywilej, tak to nazwijmy, ale bierzemy za to odpowiedzialność, więc bierzemy odpowiedzialność za szkody. No i zwierzyna zjadła zjadłaby, zadeptała, zniszczyła większość naszych upraw, bo niepilnowane uprawy stałyby się zaraz bardzo łatwym kąskiem dla zwierząt. Zwierzę by szybko się zorientowała, że e, hula i dusza piekła nie ma i można tam nawet zamieszkać w polu kukurydzy. Co zresztą ma miejsce, bo czasami chmary jeleni czy watachy dzików po prostu tam do momentu skoszenia e, kukurydzy tam po prostu siedzą, jeżeli gdzieś mają jeszcze wodę w pobliżu. A druga sprawa, liczba wypadków drogowych wzrosła. Z udziałem zwierzyny, wzrosłaby niebotycznie, i to jest prawdziwy dramat. No w tym roku zginęło już w zderzeniach z łosiem, samym łosiem, który jest zwierzyną łowną, ale jest moratorium na nie. Populacja łosia też wzrasta, jest łosia za dużo, już łosiem powinno się gospodarować, powinno to moratorium zostać zniesione, bo wyrządza też ogromne szkody w rolnictwie i w leśnictwie, bo łoś je bardzo dużo. I dużo zgryza też pędów, czy pałuje drzewek, bo tak to się fachowo nazywa. A zginęło, już do tej pory mamy, mamy październik, 7 czy 8 osób poniosło śmierć w wypadkach z łosiem. Ja widziałem statystykę gdzieś, czy to była statystyka policji, czy statystyka firm ubezpieczeniowych, ale, ale chyba policji, w Polsce dochodzi do zdarzenia drogowego ze zwierzyną co 29 minut to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Co by było, gdybyśmy nie, nie polowali? No, Polujecie, a i tak dochodzi, więc wypadałoby polujemy, polować a, częściej. Polujemy, a i tak dochodzi. Ze względu na rolnictwo, jak ono się zmienia, uprawy coraz, coraz bardziej wielkoobszarowe, ogromne łany, kukurydzy wysokoenergetycznej, innych zbóż, które są świetnym pokarmem dla tych dużych zwierząt, a są w pewnym sensie tragedią dla zwierzyny drobnej. Kuropat, zajęcy, i innych, te populacje rosną. Jest ich coraz więcej. Trendy wzrostowe w większości gatunków łownych są. Większość gatunków łownych ma trendy wzrostowe. Więc no, gdybyśmy zawiesili strzelbę na kołek, no to byłby prawdziwy problem. A czy populacja myśliwych rośnie? Czy populacja myśliwych rośnie? Obecnie mamy chyba delikatny trend wzrostowy. Ja. Zachęcę może do zapoznania się z tematem i, i dołączenia, spróbowania, wypytania. Sama Pańska obecność zachęca, mam wrażenie. I, i, i wypytania, czy to lokalnych kołowieckich, czy lokalnych zarządów okręgowych, których mamy 49 e, zadzwonić, zapytać się, sprawdzić, jak, jak to wygląda, i zachęcamy do wzięcia odpowiedzialności na swoje barki za to, co dzieje się w polskiej przyrodzie, rolnictwie, leśnictwie, bo ludzi potrzeba. Ale wiem, że będziemy mieli problem, który należy rozwiązać, bo nowelizacja ustawy, jaka miała miejsce parę, parę lat temu, zabrania nam zabierania, wychowywania dzieci według naszych przekonań, według naszego światopoglądu. Przepis niekonstytucyjny, no ale jednak, jednak istnieje. Bo Pan będzie, bo, tak możemy... bo, bo chciałby Pan tak wychować swoje dzieci. Tak, zgadza się, a ja bym chciał zabrać swojego syna, który ma 12 czy 15 lat, chciałbym młodzież zabierać na polowanie, tak jak ma to miejsce we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, na świecie, którym ma tak rygorystyczne przepisy. W Skandynawii, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych można polować od 15, 13, 12 roku życia. W niektórych miejscach same, same dzieci już mogą, same, sama młodzież już może polować, w niektórych pod nadzorem dorosłego, a u nas nie można go zabrać na polowanie. Można zabrać do sklepu i pokazać mu efekt tego, co dzieje się w rzeźni, i może sobie nawet wybrać, co tam mu potrzeba, ale nie można go nauczyć, jak ma wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Ja jestem mieszczuchem, urodziłem się w mieście, wychowałem się w Olsztynie oczywiście ale bardzo dużo czasu, nie wiem czy nawet nie połowę, nie spędziłem u swoich dziadków na wsi, na gospodarstwie i tam moi dziadkowie bardzo mnie szybko nauczyli i przekazali tą wiedzę, jakie są związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie, co trzeba zrobić, żeby zjeść pyszny rosół. Gdzie tam babcia czy dziadek chodziła i po co jej był pieniek i siekiera, czy żeby zjeść szynkę wędzoną, kaszankę i tak dalej, co trzeba zrobić z tym tucznikiem, który jest, jest, jest w końcu. Dużo ludzi wędkuje, no wie co trzeba zrobić z tą rybą, żeby ją potem usmażyć, zamarynować w oscie, czy, czy czy ugotować zupę. Pozwólmy rodzicom wychowywać dzieci tak, jak oni uważają to za stosowne. To jest no, bo konstytucyjne to, prawo, prawda? To jest konstytucyjne prawo, a to rodzic będzie wiedział najlepiej, kiedy jego dziecko będzie gotowe na to fizycznie, a przede wszystkim, kiedy będzie na to gotowe psychicznie. Dojrzałe na tyle, że zrozumie, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak mój dziadek mi to wszystko stopniował, to do, dopiero po jakimś czasie, kiedy byłem, on uznał, że jestem na to gotowy, to poznałem. Te wszystkie, te wszystkie zależności, tak każdy rodzic będzie wiedział, jak to przekazać swojemu dziecku. No tak, no ale ustawy podejmują niekoniecznie ci, którzy myśliwymi są, i to też no, podlegacie pod to prawo. A ja tu już nie mówię. Ja już, to, to, to nawet nie chodzi o samo myślistwo, ale no w ogóle o, o wychowywanie, o pozwolenie rodzicom decydowania o tym, jak mają żyć. Tak, to prawda. To sam pan powiedział, że to jest prawo konstytucyjne. Wspomniał pan, że w Toczą się prace nad ustawą, i że rząd, jak rozumiem, jakoś się stara wsłuchać w wasze potrzeby, tak, że, że są takie jakieś. Ukłony toczą, toczą, w się, toczą się toczą się prace nad ustawą, o ochronie ludności i obronie cywilnej i to bardzo dobrze. I tam też zabieramy głos i chcemy być częścią tej, jesteśmy częścią tej tego projektu ustawy i chcemy być częścią w tworzeniu i w poprawianiu tego, co tam jest napisane. Ale jednocześnie rząd chce wprowadzić badania lekarskie okresowe dla myśliwych. I pytanie, właśnie, bo patrząc na ten rząd, to właściwie w każdej sprawie są bardzo różne nurty i mam wrażenie, że no w sprawie myśliwych i szerzej łowiectwa no dochodzą do głosu nurty nieprzyjazne wam. No tak, ta koalicja jest bardzo, bardzo rozbudowana i często ma rozbieżne opinie na pewne tematy, tak jest, tak jest i w tym wypadku. No, tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wchodzić w kompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji i narzucać nam e, dodatkowe badania okresowe dla myśliwych. E, ja się pytam, dlaczego? No, nie uzyskałem do tej pory odpowiedzi. No, minister się zasłania tym, że bo są wypadki na polowaniach. Tak, są. I to są tragedie, oczywiście, że tak, ale to jest promil. E, promil tego, co, co się dzieje. No, dużo bardziej niebezpiecznym jest wyjście. Do, do sklepu, przejście chodnikiem, przejście przez przejście dla pieszych, bo tam mamy y, niestety dużo większe ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy nawet strac, stracenia życia, bo nigdy nie wiadomo, co się, co się wydarzy na drodze. A wyjście do lasu, no przez ostatnie 10 lat wydarzyło się 26 wypadków y, śmiertelnych. Niestety one się wydarzyły, to jest 26 y, tragedii. Zginęli myśliwi y, z różnych względów. Ale te tragedie mają jeden mianownik: złamanie prawa, złamanie regulaminu polowań. Niestety to jest też taka nasza trochę chyba też polska przywara, że próbujemy naginać przepisy, trochę je omijać, a tym razem się uda. Teraz wyprzedzę na trzeciego, nic się nie stanie. To przyjadę na czerwonym, nikt nie zobaczy. Raz się uda, drugi raz się uda, za dziesiątym razem dochodzi do tragedii. I musimy walczyć z tym, z taką nonchalancją podchodzenia do, do przepisów. A z tym walczy? Staram się z tym walczyć. Oczywiście, że tak. A, dlatego. Już robimy zresztą dodatkowe szkolenia, zasady bezpieczeństwa, na ponowaniu przestrzegania tego e, i tak dalej, bo tutaj żartów nie ma. No, tak jak wsiadamy za, za kółko, to wsiadamy trzeźwi, wsiadamy wypoczęci i e, jedziemy zgodnie z przepisami. Tak samo jak dobywamy broń, no, który, która jest załadowana, e, posługujemy się nią w towarzystwie innych myśliwych, no, musimy brać za to odpowiedzialność. Tak samo jak nie zdążymy cofnąć się samochodem, nie, nie, nie zdążymy zahamować na czas. Tak samo tutaj kuli też, też nie zatrzymamy, więc musimy tego pilnować. A nie ma żadnej korelacji, nie wykazano żadnej korelacji między wiekiem myśliwego a, a wypadkami. Między jego stanem zdrowia a tym, co się wydarzyło tragicznego. Tam zawsze dochodziło do złamania przepisów, do rażącego złamania przepisów. Stąd też te. Stąd też nasz sprzeciw, przeciwko marnotrawieniu pieniędzy, czy publicznych, czy tych prywatnych, bo żeby przebadać co 5 lat grupę posiada, 133 tysięcy posiadaczy broni, to jest koszt około 116 milionów złotych. I kto te koszty poniesie? Ja wiem, że zaraz podnoszą się głosy, a bo zawodowi kierowcy są badani, bo ktoś tam jest badań. Tak, ja to rozumiem. Tylko, że myśliwi nie są grupą zawodową, to są społecznicy. Więc dalej się pytam, kto ponieść ten koszt, 600-700 złotych teraz, bo to mniej więcej tyle kosztuje. Na początku roku przynajmniej tyle przechodziłem tą procedurę po raz kolejny, bo rozszerzają pozwolenie na broń, tyle to kosztowało. I jak, kto za to zapłaci? Państwo, stać nas na to, żeby dokładać kolejne złotówki, kolejne obciążenie podatników? Bo możemy, może faktycznie trzeba pomyśleć na ten temat, czyli sprywatyzować całkowicie łowiectwo. Będziemy płacić miliard 500 milionów za szacowanie szkód, będziemy potem wypłacać te szkody. Sprywatyzowanie całego łowiectwa to jest jakieś 7 miliardów złotych, licząc po najniższych stawkach. Zróbmy z tego zawód. Będę miał płacone za to, że pilnuję swojego pola kukurydzy czy pszenicy. Nie ma, nie ma sprawy. No ale też zejdźmy na ziemię, nie dokładajmy do budżetu niepotrzebnych rzeczy. Są organizacje pozarządowe w tym kraju, które doskonale wywiązują się ze swoich zadań. My, Polacy, potrafimy się organizować oddolnie. Utrzymujmy to, cedujmy te różne rzeczy, różnych dziedzin na, na organizacje, które są tworzone i kierowane przez tych ludzi na dole, tak jak Polski Związek Uwiecki, tak jak Ochotnicza Straż Pożarna, chociażby po co tam w tym mieszać. Powiedział pan, że zależy panu na dbaniu o ten publiczny i prywatny grosz. Także, że działalność Związku Łowieckiego de facto, jeśli chodzi o bilans, jest korzystna dla budżetu i dla państwa polskiego, bo działacie społecznie. No oczywiście macie dostęp do taniego, dobrego, zdrowego mięsa. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo za każdą sztukę zwierzyny, którą ja ustrzelę, a chcę wziąć na użytek własny, ja muszę zapłacić. Powiedziałem taniego, nie kiedy... powiedziałem bezpłatnego, darmowego. Wciąż jednak mi Taniego, ja wiem, że wiem, że to płacicie za całość zwierzyny, a mięsa z tego jest oczywiście część, ale, ale chciałem nawiązać do działań, które już pan podjął jako prezes naczelnej Rady Łowieckiej, no właśnie w kontekście tej dbałości o pieniądz, w tym przypadku członków związku. Na jakim etapie są te zawiadomienia do prokuratury, o których pan już mówił publicznie? One zostały złożone, ponieważ jest wiele nieprawidłowości. Będą składane z całą pewnością kolejne, bo Audyt, który niedawno całkiem się skończył w Polskim Związku Łowieckim, który zleciliśmy niezależnej firmie audytorskiej, no wykazał wiele tych nieprawidłowości. Tam o szczegółach nie mogę opowiadać, ale niegospodarność to jest najdelikatniejsze słowo, jakiego można użyć w niektórych przypadkach. Pan powiedział, że część z tych osób ma kontakty w rządzie. No tak, powiedziałem. Kontakty. Tak powiedziałem, no ostatnio była afera z jednym z ministrem, który jest skorelowany z byłymi osobami, które w, były czy to w Naczelnej Radzie Łowieckiej, czy pracowały w Polskim Związku Łowieckim i tych nieprawidłowości też jest, jest wiele. Chciałem tylko pokazać, że różne środowiska po prostu i polityczne też są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Mm -hmm. Ale bez nazwisk, tak? Bo pan wiceminister, który miał ostatnią aferę, to na przykład pan Arkadiusz Myrcha. Nie wiem, czy to o nim mówię. <gry> nie, nie wiem, czy ktoś od, 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 od pana Arkadiusza Myrcha <gry> czy, czy poluje, czy nie. Mm -hmm. e, powiedział pan o konsekwencjach e, teoretycznych teoretycznych konsekwencjach nieprowadzenia tej gospodarki łowieckiej. No, ale jest taki kraj, być może jest to skrajny przy, przypadek, o który też pan już publicznie mówił, e, czyli Kenia, tak? Tam zarzucono na, na ileś lat. A zarzucono. Jak, jak, jak to się skończyło? No, populacja wielu zwierząt spadła o jakieś 80%. Dlaczego? Bo zwierzęta wykonują, robią szkody w rolnictwie. W Afryce przecież też jest rolnictwo. Tam kłusownicy wzięli sprawy w swoje ręce, bo jednak jeżeli prowadzona jest gospodarka łowiecka, to jest to obwody są pilnowane, łowiska są pilnowane. Kłusownictwo występuje, ale jest, jest jakaś w tym równowaga zachowana, no że ktoś jest pod nadzorem, czuje, że może, może mieć jakąś presję, a bez, bez tej presji, bez pilnowania, bez odpowiednich przepisów, to a, tam doszło do po prostu masakry, do wytępienia tych, tych zwierząt. No, można też zrobić to, co zrobiła Holandia. Zakazać myśliwstwa jako takiego, ale polowania dalej się tam odbywają. Tylko czy chcemy dalej polować na przykład na gęsi w, w takiej formie, jak ma to miejsce właśnie w Niderlandach, czyli w momencie pierzenia, kiedy są nielotne, zgania się je setkami, tysiącami i wprowadza do komór gazowych, bo to tak wygląda. Potem te tusze są e, utylizowane. No, to jest dla mnie rzecz e, zupełnie nie, nie, niepoprawna. Czy e, strzelanie tam do chociażby Jeleni, gdzie są na 2-3 dni, jadą zawodowcy w cudzysłowie, mają różną optykę. Na, na swojej broni dzień, noc, nie ma znaczenia, mają do strzelenia 200 sztuk w jednym parku, po prostu idą i strzelają, potem to przyjeżdża firma, zbiera. No ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, zupełnie zostałem inaczej wychowany z, w szacunku do zwierzyny, z dużą estymą do tego podchodzę, nie, nie wyobrażam sobie, żeby zwierzęta w ten sposób traktować, bo oczywiście my zjadamy zwierzęta, zabijamy je, ale musimy je traktować z szacunkiem, nie możemy w ten sposób się nad nimi e, znęcać. Mm -hmm. Powiedział pan, że myśliwstwo zostało zakazane, ale polowania się odbywają. Często też ludzie zamiennie stosują sformułowania myśliwstwo, myśliwstwo i łowiectwo. To jakbyśmy teraz jednak skupili się na tym rozróżnieniu? To jest Powiedzmy tak. No, mamy polowanie. Czyli to jest ten element łowiectwa, element myśliwstwa, który mm, tropienie rozpoznanie, oddanie strzału, zabranie tej tuszy z łowiska i tu mamy, tu mamy polowanie ale myślistwo i łowiectwo, jak już, jak już wcześniej powiedziałem, jest, to jest bardzo bogate, rozbudowane. To są a te wszystkie... to jest znak równości? Nie, Nie jest na na kró... łowiectwo jest szerszym terminem niż, niż myślistwo. Myślistwo jest, jest bliżej polowania. Mhm. Jak ja rozumiem, że łowiectwo to jest też cała na przykład działalność związku, te procedury. Zgadza się, to jest wszystko, wszystko. Prawo. Tak naprawdę no, na sto rzeczy to, to jedną jest polowanie, a reszta to jest łowiectwo i myślistwo. Czyli najlepiej mówić o łowiectwie. Wtedy, najlepiej mówić, w... najlepiej, o, najlepiej o mówić o łowiectwie, tak, bo jesteśmy... Samorządem, mamy wszystkie te struktury zgodne z, z ustawą, ze statutem. Mamy swoich so, swój sąd sądy okręgowe główny, mamy swoich e, prokuratorów, czyli rzeczników dyscyplinarnych. Także my działamy oczywiście, to, to można usprawnić, to trzeba usprawniać i staramy się staramy, robimy, żeby tak było. No ale niestety borykamy się jeszcze z, ze stanem. Za stanem po poprzednikach, po, po to jest RASA II. No ministerstwo tutaj też nam nie, nie ułatwia sprawy, bo nie zajmuje stanowiska. Mamy te same problemy, które mamy obecnie w Polsce, czyli neosędziów, neoprokuratorów. Te, te, te rzeczy aż brzmią trochę teraz może i zabawnie, ale są, są przykre i smutne, że minister, który ma nadzór nad nami, nie, nie pomaga rozwiązać tych problemów, które by ułatwiłyby nam. Na przykład e, eliminowanie z naszego środowiska ludzi, którzy notorycznie o przepisy. No, często mamy związane ręce. Kiedy w pańskiej z głowie zrodził się pomysł, że dołączy pan do związku albo nawet zostanie prezesem? Czy to było gdzieś mniej więcej w tym momencie, kiedy pan kończył karierę siatkarską, czyli w 2020 roku, czy wcześniej? Czy jak już za dzieciaka pan o tym marzył? Jak to było? O, myśliwym to chciałem być od zawsze, ale. Z racji poprzednio wykonywanego zawodu miałem z tym ograniczenie czasowe, no bo jednak staż trzeba zrobić, kursy, egzaminy i tak dalej. To, to zajmuje trochę czasu. I dopiero to sobie ułożyłem wszystko stosunkowo niedawno, bo myśliwym zostałem w 2013 roku, a wtedy no też ze względu na natłok innych zajęć w ogóle nie myślałem o tym, aby być w strukturach Polskiego Związku Owieckiego. Ten pomysł narodził się w zeszłym roku, bo zawsze chciałem. Pomagać zawsze. Mam w sobie taką duszę społecznika. No, grając w reprezentacji Polski, jest się w pewnym sensie społecznikiem, który chce zrobić coś więcej, coś lepiej e, dla idei. Tak samo chciałbym tutaj e, to zrobić. No i, i jestem. Mhm. Wiem, że y, nie wszyscy są zadowoleni z faktu, że pan jest prezesem. W związku. To prawda, pierwszą osobą jest chyba moja żona. <laughs> <laughs> tak? Bo jestem rzadziej we, przez to w domu, oczywiście to mówię jako żart, ale tak. E, przeciwnicy łowiectwa, aktywiści, ci ludzie, którzy grają, grają na emocjach, oczywiście oni tam wylewają e, najgorszy ściek w stronę Polskiego Związku Łowieckiego i w mój. Pomawiają, konfabulują, e, kłamią, e, grożą. Nie, niestety z tym też się, też się borykam, bo jestem Tward, gruboskórnym człowiekiem. Ja przez 20 lat zawodowego grania w środkówkę usłyszałem na swój temat, swojej rodziny prawie wszystko, no ale to prawie się zmieniło, bo aktywiści jak popuścili wodze fantazji, no to przyszły groźby karalne, zastrzelania mnie, mojej żony, moich dzieci, to już za dużo, to już te sprawy zgłosiłem do prokuratury, bo gdzieś granice trzeba, trzeba postawić. No ale i też siły odśrodkowe, takie nazwy też są grupki malutkie interesów, czy jakieś echa przeszłości, które, którym się nie podoba, że będzie coś reformowane, nie podoba się, że będą zmiany, bo dobrze jest, tak jak było, po co to zmieniać? No niestety, z czarną wogą w cudzysłowie też miałem już do czynienia. No, oczywiście w sensie to był, był czarny jest, Mercedes, który tak za jeździł, tak? Tak, tak. tak, Ale pan nie wie, kto konkretnie. Tylko... Wiem, kto tak? konkretnie, tak, sprawa została oczywiście zgłoszona na policję, tam w ogóle też um, ciekawe rzeczy, rzeczy pewnie powychodzą. Ciekawe rzeczy, bo wychodzą. Pan, pan Rzuca bardzo mówię, ciekawe, trochę, mówię trochę wątki, bo Nie, nie, o, o, wielu, o, wielu ale... o wielu rzeczach nie mogę mówić. Mogę opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce, że faktycznie samochód jeździł tam, doszło również do jakiegoś incydentu. Są też postawione zarzuty, ale nie chcę wychodzić przed szereg. Zobaczymy, jak to się skończy, jak polski wymiar sprawiedliwości zareaguje, a wierzę, że zareaguje prawidłowo, bo, bo dlaczego nie? Mhm. Powiedzieliśmy sobie już, że w, aktualnie że rządzącej ekipie no są różne nurty. Ja często nazywam ten, ten rząd egzotyczną koalicją, no bo w wielu sprawach zupełnie odmienne stanowiska, ale to powiedzmy, zostawmy tą, ten, ten wątek. Ale pan był e, kandydatem na urząd prezydenta Olsztyna. Tak. Niezależnym czy wspieranym przez formację polityczne? Niezależnym. Komitet niezależny, lepszy Olsztyn, ludzi, którzy chcieli, chcieli zmiany. Ludzie, którzy startowali do Rady Miasta z mojego komitetu, to były naprawdę różne środowiska polityczne, od lewicy po, po prawicę, także przechodząc przez środkowe frakcje, nazwijmy je centroprawicowe. Także było bardzo ciekawe. To była duża dla mnie lekcja, pokory, w pewnym sensie jakaś nauczka. Wiele się nauczyłem, dużo zobaczyłem. Jak działa system polityczny w Polsce? No najlepiej to przejść na własnej skórze. Ja, ja to przeszedłem, zobaczyłem, co to jest na walka polityczna, jak są, są osoby, czy są organizacje, ugrupowania, które wykorzystają wszystko, jeżeli tylko za dobrze ci idzie, jeżeli w sondażach wypadasz dobrze, to potem użyją wszystkiego, co mają pod ręką, żeby to, ten stan e, zmienić. No, w pewnym sensie mi to zaczęło sklebiać nawet. Ale co to robi. Robił, czy no właśnie w jakimś stopniu dalej robi Aha. działalność publiczna. Działalność publiczna, bo chcę zmiany, chcę pozostawienia też czegoś w życiu po sobie. Chciałbym mieć wpływ na jakąś rzecz, tak aby ją usprawnić. Całego świata nie zmienię, nie ulepszę, to jest, to jest niemożliwe. Ale jeżeli jedną małą rzecz mi się uda z, poprawić zostawić moim synom po sobie lepszą część naszego kraju, to tak, to chcę to zrobić. Czy, skoro nie udało się zmieniać Olsztyna, zmienia pan wizerunek myśliwych w Polsce i procedury? Tak, w pewnym sensie tak, chociaż Olsztyna dalej, dalej nie odpuszczam, bo jestem radnym Rady Miasta Olsztyna, więc tam. Mogę się udzielać, no chociaż będąc samotnym wilkiem, nomen, nomen, to, to trudno cokolwiek zrobić, jeżeli jest koalicja rządząca, która głosuje sobie, jak chce, co chce, no bo mają większość i niczym nie muszą się przejmować. To jakie problemy ma Olsztyn? Bardzo duże. Olsztyn się wyludnia. Miasto wojewódzkie, które z roku na rok traci swoich mieszkańców. Miasto, które się starzeje bardzo. To podobnie jak nasz cały kraj, ale w Olsztynie to Zastraszająco szybką formę przybiera. Nie mamy biznesu, nie mamy wysoko płatnych miejsc pracy dla, dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy peryferiami, tak naprawdę. Nic się nie zmienia. Obecnie rządzący miastem, koalicja i prezydent dalej w tym kierunku nic nie robią, aby to, aby to zmieniać. Platforma? Tak, prezydent jest z platformy, koalicja większościowa jest też z platformy. Nie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego moglibyśmy mieć perspektywy rozwoju. Zwłaszcza, że teraz to w dużej mierze największym koalicjantem rządu jest Platforma Obywatelska, a, a, a nie widzę jakiegoś szczególnego zainteresowania, w zasadzie to żadnego, jeżeli chodzi o Warszawę, Olsztynę. To chyba problem wielu albo większości średnich, małych miast w Polsce, że. Się wyludniają, że tam biznes nie zagląda albo rzadko zagląda. Tak, ale można by było uwolnić wiele rzeczy, można byłoby, ale to trzeba chcieć, to trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba się otworzyć, e, trzeba usprawnić pracę ratusza administracji samorządowej. E, tego na razie nie ma. No, bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło. Wielu mieszkańców na to liczy. A mamy, mamy to, co było. Rozmawiam z mieszkańcami Olsztyna, dzwonią do mnie, spotykam się wykonuje swoje obowiązki radnego i wszyscy, no myśleliśmy, że będzie inaczej, a jest tak jak było, no, nie mam pretensji, że ktoś głosował, więcej głosów wodą na tego, czy na tamtego kandydata, bo każdy miał prawo to zrobić. Oferty leżały na, na stole, mieszkańcy tak wybrali, więc teraz trzeba myśleć, jak mimo to usprawniać nasze miasto i robić je lepszym. A dzięki ilu głosom mieszkańców Olsztyna trafił Pan do Rady Miasta? O. Hmm. Pamięta pan? Na radnego dostałem coś około 1600-1800 głosów. Mm -hmm. A żeby zostać prezesem związku, to ile trzeba było mieć głosów? <głos> <głos> tu, to tu jest bardziej system elektorski. Mamy mm -hmm. 49 okręgów w Polskim Związku Łowieckim. Taki sam podział, jak był podział administracyjny w naszym kraju na województwa jeszcze całkiem niedawno. I w tych okręgach są koła łowieckie, z kołowieckich wybierani są delegaci na okręgowy zjazd delegatów. Tam na, na okręgowym zjazdzie delegatów jest wybierany kandydat do naczelnej rady łowieckiej. Czyli w moim okręgu olsztyńskim ja zyskałem uznanie w oczach szanownych koleżanek, kolegów. Spotkaliśmy się później w Warszawie 49 delegatów, bo sami panowie, akurat w tej kadencji. I wtedy są wybory na, na prezesa. I tam nie pamiętam, jaką miałem przewagę. 28 do 17, coś takiego. Nie jest ważne, ale wyraźna przewaga. Wyraźne. W każdym razie. Przewaga, powiedział pan, że sami panowie, a panie w jakim odsetku, jeśli chodzi o populację? Wszystko, o, o, wszystko o, o, grono, populacja, grono populacja. O dian, gronę. bo pa, Polujące panie to Diany. Diany, tak? Tak. O, ciekawe. E, to Diany, Diany jest ponad 5 tysięcy w Polskim Związku Owieckim. Hmm. Ale, ale jest to niewiele, stosunkowo niewiele. Ja bym chciał, żeby było dużo więcej, ale to są niezwykle niezwykle sprawni myśliwi i niezwykle. E, nasze diany są niezwykle aktywne w całym Polskim Związku Łowieckim. Mhm. Chciałem to pytać e, o kwestię nie wiem, właśnie, to wyjaśnimy sobie za chwilę. To, czy to była kaczka dziennikarska, czy pan rzeczywiście miał startować z trzeciej drogi do Europarlamentu? E, jedno i drugie. Trochę kaczka za bardzo, za bardzo rozdmuchana. Ja, Poprosił mnie mój znajomy, też kolega po strzelbie, też polityk w obecnym parlamencie, czy nie mógłbym pomóc, bo niespecjalnie mnie, muszę powiedzieć, interesował Europarlament, żeby tam się za wszelką cenę dostać. To była rozmowa, czy nie mógłbyś pomóc o, gdzieś z ostatniego miejsca, czy z którego żeby przyciągnąć nam trochę głosów. To są takie konotacje przyjacielskie i trochę, trochę łowieckie. Więc stąd ten pomysł, ale tam doszło do jakiegoś zamieszania. To było poza mną, więc nie do końca wiem o co tam chodziło. W końcu decyzja, że nie, w końcu się nie bawimy. Ale tutaj... na moment, na jakiejś stronie internetowej, pańskie nazwisko się pojawiło, zdaje się, kandydatów. Możliwe, ale żadnych dokumentów nie podpisywałem, Czyli więc to było, na, to, to na, na było takie. Rozmowy na kanwie z rozmowy, z królego, tak. Nic więcej się nie dzieje. Ale no, jednak wziął pan pod uwagę fakt startu z list trzeciej drogi. Rozważał pan to. W w pańskiej głowie pojawił się pomysł. A być może. Tak, nie? bo ja na to patrzyłem, tak jak mówię, bardziej po tej stronie e, znajomości z tą osobą, która mnie o to poprosiła i pomocy jej, bo e, kiedyś też mi w przeszłości pomógł, więc e, chciałem się może odwdzięczyć, ale nie, nie, nie szedłem tam. E, trzecia droga. Idziemy to ja to nie jest, ja podchodzę nie jest z dużym... sympatia ja... polityczna? Ani też antypatia, bo ja podchodzę z dużym szacunkiem do każdej partii politycznej. W każdej mam znajomych, w każdej są bardzo wartościowi ludzie i wolę na to patrzeć w ten sposób, niż, niż dzielić, bo dzielić jest bardzo łatwo. No ale jako myśliwy na pewno Pan zna stosunek Szymona Hołowni do, do myśliwych. No znam, widzę, no... Muszę pracować z jego, z jego ministrami. No, ta współpraca wygląda jak wygląda. No, chciałbym ekspertów, nie dostaliśmy ich, to, to nie zostało zaspokojone. Czyli potrzeby rozumiem, społeczne. Rozumiem, że jeśli chodzi o tą koalicję, trzecia droga, to bardziej w stronę. PSL-u niż ich podejście do myślenia. Jeżeli tak mielibyśmy sprawę postawić, czy w trzeciej drodze, kogo wybieramy, czy zielonych, czy żółtych, no to to strój organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego jest zielony. Jako radny miejski niezależny i tak pozostanie? Ma pan jakieś plany, aspiracje? Bo będzie pan jeszcze raz walczył o fotel prezydenta? Czas pokaże. Wybory za niecałe 5 lat, więc jeszcze czasu jest. Zobaczymy, jak cała sytuacja się rozwinie. Zobaczymy, czy w jakiś inny sposób politycznie się nie zaangażuje. Mamy jeszcze trochę czasu do następnych wyborów, czy też parlamentarnych, także przyszłość pokaże. Mm -hmm. Co by pan chciał najbardziej zmienić, jeśli chodzi o świadomość ludzi, w kontekście naszego głównego wątku dzisiejszej rozmowy, mianowicie właśnie łowiectwa? Czego polacy w pańskim mniemaniu nie rozumieją? Rozumieją coraz mniej te wszystkie zależności, jakie są na styku rolnictwa, dzikiej przyrody, lasów państwowych. Coraz częściej ludzie odcinają się w ogóle od natury, przestają to rozumieć, nie chcą tego rozumieć, nie chcą widzieć tych trudnych rzeczy czasami, bo polska przyroda, w ogóle przyroda, jej prawa nie zmieniły się od tysięcy lat. Ona jest piękna. Ona jest cudowna, trzeba podejść do niego z respektem, ale ona też jest brutalna i zero-jedynkowa. Tam albo ty zjesz, albo ciebie zjedzą. No tak to, tak, tak to działa. Chciałbym, Oj, to żeby... To samo. Chciałbym, <śmiech> <śmiech> chciałbym, chciałbym, żeby y, ludzie no, kierowali się z, y, zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. Chciałbym, żeby człowiek, który kupuje mleko w kartonie, wiedział, że ono jest od krowy, a nie ze sklepu, a brązowe mleko nie bierze się z brązowej, czekoladowe mleko z brązowej krowy, tylko... Są tam różnego rodzaju dodatki, że to mięso, które sobie leży tam elegancko na półce, to ktoś za niego musiał tą niefajną robotę zrobić, ktoś musiał te zwierzę wyhodować, ktoś musiał te zwierzę zabić, oskurować, poporcjować, zapakować, po to, żeby on to już miał na miejscu, żeby on też miał tego świadomość i żeby to, żeby to doceniał. Czyli chciałbym przede wszystkim ludzi trochę uświadomić i wyedukować. Nie chcę nikomu nic narzucać. Chciałbym tylko przedstawić swoją wersję, taką, jaką ona jest, i niech ludzie sami dokonają tej oceny. Rozumiem, że ta rozmowa, wizyta na przekanale jest tego elementem. Tak, i bardzo dziękuję, bo z racji tego, że no jednak z, nasi przeciwnicy tu mają nad nami bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o. Występowanie w mediach, o, o tkanie swojej narracji. No są stacje telewizyjne, w których tylko oni występują, nawet nas się nie dopuszcza do głosu, jako nawet, małej, żeby małej kontry, kontry dać, więc to jest, to jest bardzo nieprofesjonalne. Nie, nie, nie podobają mi się takie rzeczy, dlatego chętnie korzystam z takich okazji. Dziękuję za zaproszenie, że mogę powiedzieć coś więcej ze szczegółami, jak to faktycznie wygląda. Marcin Możdżonek, samotny wilk. Jak samo sobie mówił prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, były siatkarz Mistrz Świata. E, był moim Państwa gościem na przekanale. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Zachęcam wszystkich widzów do zostawiania łapek w górę, do subskrybowania, bo wciąż większość naszych widzów nie subskrybuje, a to przecież zajmuje chwilę. I także kliknięcie w dzwoneczek zajmuje sekundę, a wtedy będziecie otrzymać powiadomienia, a publikujemy regularnie. A plan jest taki, abyśmy publikowali jeszcze więcej, rzecz jasna, regularnie wartościowych materiałów rozmów. Przy waszym wsparciu będziemy mogli to robić. Zachęcam. Sposobów jest wiele. Znajdą, znajdziecie je w opisie tego materiału i Patronite, i wpłaty bezpośrednie i kawka wirtualna. Zachęcam i z góry dziękuję.